4 lipca wspominamy błogosławionego Piotra Kibe-Kasui, zakonnika i męczennika. Piotr urodził się w Japonii na wyspie Kyushu w 1587 roku. Jego rodzice byli jednymi z pierwszych w tamtej okolicy, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo i przekazali mu dar wiary. Już jako nastolatek Piotr zapragnął być jezuickim kapłanem. Z tego powodu rozpoczął naukę w szkole średniej prowadzonej przez księży jezuitów. Po 6 latach nauki poprosił o przyjęcie do Towarzystwa Jezusowego. Jego prośba jednak została odrzucona. On jednak tym bardziej zdecydował, że zrobi wszystko, by zostać kapłanem jezuickim. Przez następnych 8 lat pomagał kapłanom jako wolontariusz, prowadził katechezy, a nawet głosił kazania. Gdy w 1614 roku misjonarze musieli opuścić Japonię, Piotr udał się z nimi do Makao. Spodziewał się, że tam dokończy studia i przyjmie w końcu święcenia. Niestety nie było to możliwe. Z powodu niesprzyjających okoliczności przerwał studia teologiczne. Wtedy Piotr postanowił udać się do Rzymu i tam prosić o udzielenie mu święceń. Pielgrzymkę rozpoczął w 1617 roku w wieku 32 lat. Do Indii dotarł drogą morską. W dalszą drogę wyruszył dobrze przetartym jedwabnym szlakiem i przeszedł z Indii do Pakistanu, Persji i Arabii, aż w końcu trafił do Jerozolimy. Pokonał pieszo 2000 mil przez pustynię, burzę, głód, brutalność muzułmańskich dżihadystów, dzikie zwierzęta i prawie nieprzekraczalne pasma górskie oraz rzeki. W 1619 roku jako pierwszy Japończyk Piotr nawiedził Ziemię Świętą i stamtąd statkiem dopłynął do Italii. W maju 1620 roku, 3 lata po rozpoczęciu podróży, Piotr dotarł do Rzymu. Nie miał dokumentów potwierdzających jego wykształcenie. Potwierdziła to jego znajomość języka łacińskiego, teologii i dojrzałość duchowa. 15 listopada 1620 roku w Bazylice Świętego Jana na Lateranie w Rzymie Piotr przyjął święcenie kapłańskie. Miał 33 lata. 5 dni później został przyjęty do Zgromadzenia Księży Jezuitów. W czasie pobytu w Rzymie uczestniczył w marcu 1622 roku w kanonizacji Franciszka Xaverego, pierwszego misjonarza w Japonii, i świętego Ignacego Loyoli, założyciela jezuitów. W 1630 roku ksiądz Piotr, po pokonaniu wielu trudności, powrócił do swojej ojczyzny. Tam gorliwie rozpoczął pracę kapłańską. Wiedział, że katolicy są prześladowani, przez co zachowywał wszelkie środki ostrożności. Po 9 latach pracy były wiceprowincjał jezuitów, który zaparł się wiary w Pana Jezusa i któremu Piotr pomagał, wydał go w ręce władz państwowych. Ksiądz Piotr został przewieziony do Edo, stolicy cesarstwa, dzisiejszego Tokio. W czasie nieludzkich tortur Piotr upominał szoguna i zachęcał go do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Upominał też swojego byłego wiceprowincjała i wzywał go do nawrócenia. Wkrótce wydano wyrok śmierci na księdza Piotra, gdyż zignorował edykt szoguna i służył chrześcijanom. Zginął 4 lipca 1639 roku. Miał 52 lata, z których 19 służył kościołowi jako kapłan. Został beatyfikowany 24 listopada 2008 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Piotra, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.